Pokazać. Ności wynikają stąd, doprecyzujmy to, czy to powiedzmy, bo pan to znakomicie opisał, iż obszary okupowane przez Sowietów po 17 września stały się swoistym laboratorium przygotowującym kadry okupacyjne dla reszty terytorium Polski, tego terytorium, które przekształcono w Polską Rzeczpospolitą Ludową po roku 45. I to wycofanie się pod dzień dzisiejszy, o którym pan mówi, fakt, że tak mało wiemy o tej okupacji, że o tej okupacji się nie pisze, nie mówi, przemilcza się, że w dniu dzisiejszym, który mam rok, 2003, czyli 14 lat po ogłoszonej niepodległości Polski, prawda, do dnia dzisiejszego, 17 września, jest jakąś wstydliwą tajemnicą, wynika właśnie stąd, że kadra komunistyczna, która kształtowała PRL, była przedtem złamana kolaboracją na terenie okupacyjnym. Mamy kolejny telefon, już dosyć długo widz czeka. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo? Prosimy bardzo. Halo? My panią słyszymy, radzimy tak, ściszyć telewizor. Mówi Krystyna Stawianic. Prosimy bardzo, pani Krystyno. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Słyszymy, proszę pani... Już mówię, tak. Proszę. Jestem Wilnianką. I pamiętam wejście... Proszę pani, serdeczna prośba do pani, żeby telewizor wyłączyć, ponieważ to pani... bardzo przeszkadza, bo pani nie słyszy siebie, tylko słyszy i słuchać siebie w słuchawce. Będzie najlepiej. Tak, tak. Już zostaje wyłączony. Bardzo prosimy panią. No teraz będę mówiła. Więc mówię, jestem Wilnianką. Pamiętam rosyjskich żołnierzy, soldatów, którzy wkroczyli do Wilna. Którzy od razu, prawie że zaraz po domach i mieszkaniach się rozlecieli. Rozbiegli i straszyli ludzi. W tym czasie mój tatuś był jeszcze na wojnie. Był w 4 pułku ułanów za niemieckich w Wilnie oficerem i był koło Brześcia w tym czasie. A my tutaj byliśmy, mieszkaliśmy koło Koszar w dzielnicy Łosiówka. Ulica Kalwaryjska, niedaleko prawosławnego kościoła, to tak można powiedzieć. I co chciałam wam powiedzieć? Najważniejsze, że nasi sąsiedzi to byli Litwini, Ukraińcy, Białorusi i Żydzi. I rzeczywiście to, co poprzednik pan mówił, tak się stało, że to zrobili się bardzo wielcy bojownicy, wchodzili do naszych domów, zabierali co się im podobało, czasami nawet bez wojskowego Rosjanina, tak, weszli oni jako władza w opaskach czerwonych, tak, tu podpowiadają, bo nie wszystko, denerwują się straszliwie. I pamiętam jako dziecko właśnie te ich zachowania, wypychania, babcie spchnęli ze schodów, bo potrzebowali wejść do nas, ale to byli nasi, którzy mieszkali, sąsiedzi i przeważnie w naszej dzielnicy, w Łosiówce, byli to niestety Litwini, przeważnie Litwini. Żydzi natomiast raczej byli na niemieckiej, tam gdzie moja ciocia mieszkała. Tam się oni panoszyli. Cóż mogę powiedzieć? Mój tatuś naturalnie z Brześcia trafił do Ostaszkowa. Później z Ostaszkowa uciekł. O tym pisze ksiądz prawat Paszkowski i pan Zdrojewski o tatusiu moim. I później, już później, kiedy już po tej ostrej
bramie po akcji AK Ostra Brama, tatuś trafił do Starobielska. No to chyba to nie Starobielska, tylko Boże. Dobrze mówię, dobrze. Bardzo serdecznie. Stalinogorska. Trafił do Stalinogorska, do kopalni. Bardzo serdecznie pani dziękujemy za ten telefon, za to świadectwo, bo przecież pani te fakty przeżyła, te zdarzenia bardzo konkretnie i my tutaj mówiliśmy o różnych mniejszościach narodowych, które wtedy na terenie Polski mieszkały, o ich zachowaniu się, które nie było na pewno godne obywatela. Widać, jak wielkie emocje ten temat jednak wywołuje. To, że przez lat kilkadziesiąt w Polsce o tym nie można było mówić, to dzisiaj właściwie mamy taką sytuację, że coraz mniej osób jest, które jeszcze mogą cokolwiek powiedzieć. A to, o czym mówiliśmy, o tym wystąpieniu na kresach ze strony mniejszości, te różne gwardie robotnicze, tymczasowe milicje, czerwone milicje, to byli konkretni ludzie. Oni później, po wojnie, w większości, pełnili tu różne funkcje. Byli władcami Polski Ludowej. Ich dzieci są w tej chwili przy władzy, nie oszukujmy się. Ci ludzie, którzy w tej chwili rządzą, nie wzięli się znikąd. Oni mają przeszłość 17 września 1939 roku, tylko inną zupełnie, niż nam się wydaje. I tu chciałbym powiedzieć o takim bardzo może bulwersującym fakcie, natomiast chyba praktycznie w ogóle nieznanym. Otóż ja przez wiele lat pracowałem w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. I moje pierwsze zetknięcie się z tym, co Polska Ludowa dawała jako zaszczyty i jako wynagrodzenia za wierną służbę Polsce, czyli to, co jest tym uprawnieniem kombatanckim, czyli dla uczestników wojny, walczących o suwerenność i niepodległość Polski, rozmijało się z tym wyobrażeniem, z tym, co było faktycznie. Otóż Polska płaciła jeszcze do początku lat 90. swoim okupantom, którzy 17 września w mundurach sowieckich przyszli do Polski, następnie tą Polskę okupowali i na skutek różnych okoliczności, różnych wydarzeń osiedli w Polsce, pozostali, żyli w Polsce Ludowej, otrzymywali tytuł uprawnień kombatanckich Armia Sojusznicza. Oni służyli w Armii Sojuszniczej. Czyli tak jakbyśmy dawali formacjom SS, Wehrmachtowi, Gestapo, wszystkim innym uprawnienia kombatanckie polskie za to, że przyszli 1 września. To nie mieści się w głowie. Ale tym, którzy przyszli 17 września, płaciliśmy. Co więcej, niektórzy z nich mają odznaczenia bojowe polskie, które dostali później. Słynny przypadek Breżniewa, który dostał Virtuti Militari od generała Jaruzelskiego, jemu wprawdzie później zabrali, jest tylko przypadkiem. A ile jest takich sytuacji, kiedy odznaczenia nie zostały zweryfikowane, kiedy stopnie wojskowe ludzie dostali za zasługi 17 września i później. W wielu życiorysach notabli Polski Ludowej mamy we fragmencie wrzesień 39 służba w tymczasowej milicji, służba w gwardii robotniczej, służba w NKWD i tak dalej. Ten świat, który mamy dzisiaj, świat, który nami rządzi, to jest świat, który wywodzi się z 17 września. Oni byli po tamtej stronie. Dlatego dzisiaj nie ma tak uroczystych obchodów, jak się obchodzi 1 września. Dlatego w centralnej prasie i w centralnych mediach nie ma albo w ogóle informacji, albo tak jak w Gazecie Wyborczej, jest za komunikatem Polskiej Akademii Prasowej, są tylko dwa zdania i nic więcej. Ani komentarzy, ani analiz. A popatrzmy, ile każdego dnia jest różnych rozważań o różnej naturze i różnym ciężarze gatunkowym spraw, które tamtych ludzi nurtują. To nie jest temat. 17 września nie zasłużył sobie na odpowiednią pamięć w Polsce. To czym w takim razie mamy się zajmować? Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Mogę mówić? Tak, bardzo prosimy. Ja mówię z Niemiec. Przed wojną byłem mieszkańcem miasta Stanisławowa, tego bohaterskiego miasta, które miało dużo bardzo dobrych, odważnych mieszkańców, między mieszkańców. Chcę powiedzieć, bolszewicy wkroczyli do Stanisławowa bodajże 19 września, chyba że to był poniedziałek. Przedtem jeszcze parę dni, zanim oni wkroczyli, no, dopóki się wycofywała pancerna dywizja późniejszego generała Maczka, to był jakiś względny spokój. Ale jak oni się wycofali, to nastąpił chaos, prawda? I pamiętam taki widok, jak jeszcze policjant na koniu wjechał tam trochę robić porządek, to go ściągnęli z konia i strasznie kopali, prawda?
No, przy wejściu tej Armii Czerwonej oczywiście była wspaniała brama udekorowana kwiatami i tak dalej. Wiadomo, kto to zrobił. A przedtem jeszcze pewne elementy włożyły czerwone opaski oczywiście. I jak jeszcze się wycofywały pewne oddziały Wojska Polskiego na samochodach, to za węgła strzelali nawet do tych ludzi, co tam siedzieli na tych ciężarówkach. No, jak weszły te wojska sowieckie, prawda, przez tą tam bramą, no to straszny tumult niektórych, trzeba powiedzieć niektórych, ale tylko pewni ludzie, wiadomo, kto to byli, całowali czołgi sowieckie. Inni tego nie robili, nawet komuniści ukraińscy czy inni. To chciałem powiedzieć. No nie chcę przedłużać tej rozmowy, ale to był dla nas straszny widok. Po prostuśmy płakali. Szczęść. Dziękujemy pięknie panu za ten telefon, za to świadectwo. Ja myślę, że na tle tych świadectw, które rzeczywiście najwyższy czas, żeby zostały zebrane swoją drogą, najwyższy czas, żeby zadbać, by te resztki, okruchy pamięci, jakie jeszcze zostały, a o które nie dba żadna władza, że tak powiem, nie jest zainteresowana wręcz, w jakiś sposób zadbać i żebyśmy nie pozostawili dzieciom białej plamy o tak ważnym fragmencie i części polskich dziejów. Ale warto przypomnieć to, co pan przed chwilą powiedział, iż ten atak nastąpił w tym momencie, kiedy wojska polskie odeszły. A że tam na tamtym terenie, 17 września, było jeszcze 300 tysięcy wojska polskiego. Niestety podjęto decyzję, Ryt Śmigły podjął decyzję w tak zwanej dyrektywie ogólnej numer 1, żeby wojska polskie nie podejmowały walki z napierającymi Rosjanami, tylko się wycofywały, uznając możliwość, iż Rosjanie przychodzą w pokojowych zamiarach. No trudno zrozumieć do dnia dzisiejszego, skąd było to założenie. Polskie wojska ostatecznie broniły się w trzech głównych rejonach. W rejonie grodnieńskim, tam bitwa trwała do 3 dni. Zespół Zgrupowanie Orlika Likemana, głównie zorganizowane z dawnego Korpusu Ochrony Pogranicza i wreszcie wojska skupione wokół Lwowa. Jak wiadomo, dramatyczną decyzję o poddaniu Lwowa Sowietom podjęto wbrew dużej części dowództwa, ale ją ostatecznie podjęto, uznając znowu, że będzie lepiej, jeżeli bezpieczniej, wygodniej, będzie mniejszym złem, jeżeli zajmą Rosjanie, a nie Niemcy. A więc ta nić niezrozumienia tego losu, który jest nam szykowany, jest, tak powiem, ma swoją bardzo głęboką genezę i warto o tym pamiętać. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Rząd polski nie wypowiedział ostatecznie wojny Rosji. Mimo ataku, mimo agresji, mimo rozbioru, mimo zbrodniczego porozumienia z Niemcami, akt wojny ze strony polskiej nie został sformułowany i Polska nie zażądała ani od Francji, ani od Anglii, żeby wypowiedziały wojnę Rosji, do czego były zobowiązane traktatami sojuszniczymi. Mówię o tym dlatego, że często i słusznie wskazujemy na to, że zostaliśmy osamotnieni, że nasi sojusznicy w biedzie, w nieszczęściu nas porzucili. Ale czasami bywało też tak, iż nie dopełniono obowiązków i z naszej własnej strony. I dzisiaj, gdy konsekwencje tych czynów trwają wciąż i w naszej pamięci, i w naszej sytuacji czasami geopolitycznej, i w naszych dramatycznych wyborach, musimy pamiętać, co jest obowiązkiem elit, przywódczych elit narodowych w takich dramatycznych sytuacjach. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Możemy poznać pana imię. Ja mam na imię Józef. Dzwonię ze Szczecina. Zawsze słucham tych rozmów niedokończonych.
I zawsze jakoś jestem podekscytowany, a z drugiej strony podbudowany się czuję tym, że jest jednak w Polsce program telewizyjny, że jest Radio Maryja, w których słyszy się głos Polaków. Ja wywodzę się z rodziny osadniczej. Ojciec był Piłsudczykiem. Byliśmy osadnikami, mieszkaliśmy w okolicy, to znaczy tuż niedaleko małego miasteczka Mir, odległego od Stołpc, takiego nadgranicznego miasta, około chyba 8 kilometrów, nie mam pewności. I za Stołpcami była granica z Sowietami. Pamiętam dobrze, jak mama szykowała się do kościoła, a ja, trzeba było paść krówki, więc je pasłem z rana i nadleciał samolot. Tata chciał kopać szybciutko okop, żeby się schować, bo jeśli zacznie bombardować, to może nam się stać krzywda. Okop nie wyszedł, ale szedł jakiś tam człowiek od Mira, koło naszej osady i zaczął krzyczeć z drogi, że nie ma co kopać, że to nie jest samolot niemiecki, że Ruscy przyszli do Polski. Oczywiście do kościoła mama nie poszła, okop nie był kopany, tata był, wszyscy byliśmy zresztą, my z siostrą tego nie rozumieliśmy, ale rodzice byli przerażeni, co to będzie. Tata z bolszewikami walczył. Tata brał udział w odwrocie spod chyba Lwowa, czy spod Kijowa i wiedział, jak się obchodzili komuniści z polskimi żołnierzami. Wtedy, kiedy trwała ta wojna polsko-bolszewicka, a więc nastroje mieliśmy bardzo smutne. Na drugi dzień usłyszeliśmy znowuż od ludzi przechodzących, że już wchodzą Rosjanie do Mira i że Żydzi ustawili stoły z chlebem, z solą i oczywiście ich witali jak wybawców. Potem, parę godzin po tym przywitaniu, pamiętam, bo było dobrze widać z naszej osady, jak zaczęli rozkulaczać plebanie. Ponieważ miejscowa ludność nie kwapiła się po to, żeby iść i brać to, co do nich nie należy, to Żydzi pierwsi szli do obory, wyprowadzali na postronku krowy i wtykali powróz w rękę ludziom, którzy temu się przyglądali i kazali to brać i nieść do domu. Brać i prowadzić bydło do domu. Tak to się zaczęło. Bardzo interesująco pan mówi, natomiast ale czas niestety nas pogania. Ale jeszcze chciałem dodać, że na tym się cała impreza nie skończyła. Nas, osadniczą rodzinę, wzięli i deportowali. Gdzie, z początku mówili, że wiozą nas na Solówki, a potem wysadzili gdzieś tam po paru tygodniach jazdy w pociągu. No i oczywiście przez zamarznięte rzeki powieźli do obozu. Były to dwa obozy. Pierwszy to był Zielony Bor, gdzie pędzono do łaźni całe baraki bez względu na płeć razem i tam się okazało się, że w tej łaźni był zarazek tyfusu. Ci, którzy jeszcze nie byli kąpani, nie byli zainfekowani tym tyfusem, zostali przewiezieni na 21 kwartał. Dopiero na 21 kwartale zostaliśmy uwolnieni wskutek amnestii na podstawie porozumienia rządu polskiego z Moskwą, z Sowietami. To może tak tyle. Panie Józefie, tego jest. Bardzo serdecznie panu dziękujemy
za to świadectwo, za ten telefon. Myślę, że tak jak pan poseł powiedział, znajdzie się ktoś taki, kto zechce takie wspomnienia, świadectwa ludzi pozbierać, póki ci ludzie jeszcze żyją, jeszcze są, żeby właśnie zostało to dla przyszłych pokoleń Polaków, żeby ta rocznica bolesna, 17 wrzesień, mówiła naprawdę dużo, nie była rocznicą zapominaną, tak jak niestety dzisiaj się to dzieje. Panowie, mamy jeszcze dosłownie dwie minuty. Bardzo ja proszę. Liczę na to, że śladem tej dzisiejszego zachowania się Sejmu, tego, że Sejm dzisiaj dostrzegł tę rocznicę, być może Komisja Kultury Sejmu Rzeczpospolitej weźmie na siebie ciężar zebrania tych relacji. A być może pan marszałek Borowski znajdzie pieniądze, a które wydawane są na różne inne rzeczy, tak, żeby można było tę wielką pracę wykonać. Liczymy na to. Część z tych pieniędzy, które poszły na broszurki o Unii Europejskiej, chociażby, które wydał pan prezydent, tak, żeby każdemu przysłać do domu emerytowi, na to przykład też by dużo... No inne afery, a do tego są instytucje państwowe powołane, żeby nasza przeszłość nie została całkiem zapomniana. Jeśli mamy pieniądze na nic dosłownie, bo są pieniądze, które wydawane są szerokim potokiem, jako pieniądze rzekomo niczyje, które z nas są ściągane każdego dnia, każdego miesiąca, to muszą być rzeczy dla Polski, te, które są pierwsze, zapewnione. Jeśli nasza tradycja była przerwana, nasza historia była zakłamana, to mamy obowiązek żądać. Przecież tam na Kresach i dalej na wschodzie zostało pełno Polaków, którzy nie wrócili, nie są u siebie na skutek tych właśnie wydarzeń. To, że był 17 września, część ludności polskiej mieszka w tej chwili poza Polską. Są Polacy w Kazachstanie, których przecież tam nie było. Ci Polacy częściowo przynajmniej chcieliby wrócić. Dla nich tu nie ma miejsca. Nie ma dla nich dokumentów, że oni są Polakami. To wszystko jest coś, co stawia pod wielkim znakiem zapytania, czy to państwo jest rzeczywiście demokratyczne, czy jest państwem dla wszystkich Polaków. Bo jak na razie nie. Ja sobie pozwolę zaapelować do Komisji do Spraw Polonii, żeby wreszcie sprawę podwójnego obywatelstwa, czy też karty Polaka, ale albo tak sposobu umożliwienia Polakom zamieszkującym poza Polską, zwłaszcza na wschodzie, dokumentowania swojej polskości i korzystania z przywilejów państwa polskiego wreszcie załatwiła. Oni o tym, zwłaszcza 17 września, bardzo boleśnie pamiętają. Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy państwo. Rozmawialiśmy z panami posłem Antonim Macierewiczem i panem redaktorem Leszkiem Żebrowskim o 17 września 1939 roku.